Siemanko, jak fachowo połączyć dwie płyty meblowe w różnych kolorach, tak żeby uzyskać właśnie taki oto efekt? Zapraszam. Rzeczy, które będziemy potrzebować. Wkrętarka, wiertło o średnicy 3 mm, wiertło o średnicy 8 mm, takie oto znaczniki do połączeń kołkowych, kołek drewniany o średnicy 8 mm oraz klej do drewna. Stabilnie ustawiam płytę, w której będę wiercił pierwsze otwory. Długość naszych drzwi będzie miała 240 cm. Ja spróbuję to połączyć na 5 kołeczków. Od początku i od końca odmierzyłem 10 cm, zaznaczyłem. Ważne też, żeby zaznaczyć środek płyty. Płyta ma grubość 18 mm na pół, czyli 9 mm. Zakładam do wkrętarki wiertło 3 mm, żeby złapać sobie środek, żeby nic tam nie uciekło. Kołek drewniany ma długość około 3 cm, więc warto sobie taśmą izolacyjną zaznaczyć na wiertle połowę z tej długości, tak żeby za głęboko się nie wwiercić. I nawiercamy. Najpierw wiertło 3 mm. Gdy już rozwiercimy wiertłem 3 mm, zakładamy wiertło 8 mm. I rozwiercamy nasze otwory. Podczas rozwiercania warto zwrócić uwagę, żeby nasza wkrętarka nie chodziła nam do boki, tylko staramy się ją trzymać idealnie w pionie. Gdy już mamy wszystko nawiercone, możemy powkładać nasze znaczniki. I teraz możemy odznaczyć w drugim elemencie, gdzie dokładnie mamy nawiercać. Należy zwrócić uwagę, żeby dwa elementy klejone równo się zgrywały. Znacznik pokaże nam idealne miejsce, gdzie musimy nawiercić pod kołek. Przykładamy i dociskamy. I tak po całej długości. Znaczniki są bardzo ostre, nawet mocno nie musimy dociskać. Po wytrasowaniu naszych otworów, ta sama akcja co na tamtej formatce, na tamtym elemencie. Wiertło 3 mm i nawiercamy. Zmiana wiertła i rozwiercamy nasze otwory. Gdy już mamy wszystko nawiercone, możemy wklejać nasze kółeczki. Warto mieć jakiś ręcznik papierowy, bo nieraz tego kleju wyjdzie. W pozostałe otwory musimy również dać kleju.